Komputera dotknąłem na zajęciach z informatyki w podstawówce. Od początku budził we mnie strach. Muszę wyjaśnić młodszym słuchaczom, że wtedy jeszcze niewiele osób miało w domu komputer i my wszyscy siedzieliśmy na tych zajęciach zwyczajnie przerażeni. Mieliśmy normalne zeszyty do informatyki, takie, w których długopisem zapisywaliśmy, klawisze F1 odpowiada za to, klawisze F dwa za tamto, i do każdego kompasia siadało nastroje. W moim tercecie była taka wyjątkowo oporna na wiedzę dziewczyna, i jeszcze, ja szczerze mówiąc, rozumiem jeszcze mniej niż ona, tyle że ja się nie wychylałem. I w naszym komputerze był ustawiony taki wygaszacz, który w Windows nazywał się Droga Mleczna. To miały być takie gwiazdki, które lecą od środka ekranu, a tak naprawdę to były zwykłe piksele. I ponieważ każdego klawisza dotykaliśmy z takim namaszczeniem, jakbyśmy mieli przed sobą co najmniej przycisk atomowy, to trwało tak długo i często ten wygaszacz się włączał. Wtedy wszyscy jak na komendę po prostu odsuwaliśmy się od tego monitora i ona zawsze mówiła do prowadzącego Proszę pana, znowu kosmos. Wcale mi wtedy nie było do śmiechu, a szczerze mówiąc teraz tym bardziej. Tak było u mnie od samego początku. Kiedy wszystkie dzieciaki szalały za plecakiem ze śmigłem, takim co Adaś Niezgódka latał w panu Kleksie w kosmosie, to mnie zawsze jakoś tak bliżej było do zaczarowanego ołówka. Tamten świat dużo bardziej do mnie przemawiał. A jeżeli słuchacie moich odcinków, wiecie, że ja nie jestem wielkim fanem nowinek technologicznych. Szczerze mówiąc, nawet swojego telefonu do końca nie ogarniam. I kiedy kupiłem swój pierwszy komputer, to przez dwa pierwsze miesiące był używany wyłącznie jako maszyna do pisania, bo ja na nim skrobałem swój licencjat. Internetu nie widział. Kiedy przyjechał do mnie mój siostrzeniec, był jakiś koncert w Warszawie, i pamiętam, że musiał zostać sam w domu, więc ja z takim namaszczeniem mówiłem: tutaj, klikasz na ten guzik i masz gry, tutaj tamto. A on po prostu zaczął tak palcami śmigać po tym komputerze, że mnie zawstydził. Szczerze mówiąc, poustawiał mi dużo rzeczy w tym komputerze i pokazał jakieś ułatwienia, skróty. Teraz to robi z moim telefonem, kiedy się widzimy. I pamiętam też, jak po raz pierwszy odkryłem Instagram. Tyle się o tym wtedy mówiło, więc ja sobie w pierwszym smartfonie zainstalowałem tego Instagrama. I najpierw zrobiłem zdjęcie leżąc sobie tak swojego korpusu, jak widzę, od brody w dół, a później fajek na stole. I nagle przyszło powiadomienie: Basia, lubi twoje zdjęcie. Na szczęście to z fajkami, więc szybko usunąłem obydwa, tego drugiego może nikt nie zdążył zauważyć. Ja myślałem, że to jest aplikacja taka tylko do obrabiania zdjęć, bo ludzie wrzucali na Facebooka zdjęcia i było napisane: Zrobione przez Instagram. Ja myślałem, że te fajne filtry to wszystko można używać, ale tego nikt nie widzi dopiero jak wrzuci się na, na Facebooka. Teraz, na usprawiedliwienie, też nie wiem, czy to usprawiedliwienie powiem, że ja nawet posiadam TikToka. Ale również uczciwie muszę powiedzieć, że nie mam pojęcia, jak działa. I do dzisiaj rana miałem jedną osobę, która mnie obserwowała, bo to był mój kolega z pracy, ale dzisiaj w samochodzie powiedział, że usunął TikToka, więc nie mam w ogóle już obserwujących na nowo. I ja nie jestem kompletnym amiszem. Mam czajnik na przycisk, lubię toster, mam też szczoteczkę soniczną. Kiedyś nawet raz jechałem na elektrycznej hulajnodze. Jednak no zdecydowanie bliżej mi do adaptera na winy, czy. Dźwigniowego ekspresu niż muzyki z powietrza, nie wiadomo skąd i kawy na guzik. Ja żyję tak, jakby obok tego wszystkiego. Kompletnie nie wykazuję chęci zapoznania się z tymi cudzysłów, ułatwieniami. One mnie wyłącznie przerażają. Nie wiem, czy już wam mówiłem, ale nie jesteście przecież głusi z obsługą tych nagrań, które są, teraz robię. No też sobie najlepiej nie radzę. Od pierwszego odcinka nagrywam dyktafonem. Mam mikrofon, ale nie mam żadnego programu do nagrywania, gdzie można by coś wyciąć, poprawić, zmienić głos, dźwięk, czy zwyczajnie przerwać. One są tak trudne, mają mnóstwo pokręteł, jakichś przesuwaków, to jest tak skomplikowane, że próbowałem dwa razy i też się poddałem, więc kiedy ja siadam do odcinka, muszę zwyczajnie opowiedzieć historię ciągiem, starając się przy tym nie hałasować, bo dyktafon łapie wszystko. A ja nie będę umiał tego wyciąć ani poprawić, więc muszę uważać na kartkę z myślnikami, którą mam przygotowaną, bo ona szeleści. Nie to, że nie umiem pisać na komputerze, ale komputera wtedy nie wolno dotykać, bo w komputerze jest dyktafon. Więc muszę mieć kartkę, tak jak teraz zresztą. No. Zdarza się w moich odcinkach, że kichnę, że nagminnie przyjeżdżała w poprzednim mieszkaniu ciężarówka z lodami w sobotę, która grała mi pod domem i to słychać w moich odcinkach. A miałem też dwa takie przypadki. Raz przyszedł do mnie sąsiad pod koniec odcinka i zaczął machać mi przez okno. Więc pokazuję mu palcem na mikrofon, że coś właśnie nagrywam, jednocześnie mówiąc do Was. A on mi macha i pokazuje na drzwi, że właśnie wchodzi. Więc szybko się z Wami pożegnałem, wyłączyłem i on wszedł. Zdarzyło się też kiedyś, że wypiłem za dużo wody i no zwyczajnie musiałem iść do toalety. Więc bardzo szybko od połowy odcinka zacząłem mówić. I jak skończyło się, to pobiegłem do łazienki, bo też nie wiedziałem, jak to przerwać. Wiecie przecież, jak, jak w innych podcastach wygląda dźwięk. No, jest mega. Ludzie mają to wszystko pomontowane. Są i tacy, którzy wycinają nawet wdechy i... Ojej, no wszystko. No ja ile razy mówię, że wodę piję i przepraszam, a, a oni to wszystko wycinają i to jest bardzo profesjonalne. Nie wiem, no... Może kiedyś będzie mi dane, ale jeżeli w jakimś odcinku coś jest dodane... Przecież zdarzały się odcinki, gdzie miałem gościa... Znaczy nie gościa, tylko rozmowę wklejoną. Jest muzyka w tle, albo na przykład był dźwięk pociągu to wszystko jest zasługa Maćka. Nawet jeżeli odcinek nie jest montowany, zawsze jest wysłany do Maćka, ponieważ Maciek dodaje dżingle. Pierwszy mój dżingiel Maciek zagrał na własnych instrumentach w swoim domu dla mnie, nagrał go i do dzisiaj dokłada go na początku i końcu mojego nagrania. Tworzy też specjalne yy, te jingle dla mnie. Przecież do odcinka koreańskiego stworzył specjalny, marokańskiego. Dziś ten elektroniczny to też jest dzieło Maćka. Na 40 urodziny zrobił mi specjalną melodykę, którą sam zagrał na kilku instrumentach. To on robi mi zdjęcia w pracy. Czasami jest nawet autorem tematów odcinków, więc bez niego, gdybym sam chciał to robić, kontaktowałbym się z wami prawdopodobnie listownie tylko tak by się udało. Takim moim marzeniem byłoby studio do którego mógłbym wejść raz w tygodniu, opowiedzieć przygotowaną historię i ktoś przesłałby mi ten plik z nagraniem. I ja bym mógł tylko myśleć o szczegółach i detalach tej historii, którą będę opowiadał, a nie tym, czy coś się tu nie włączy, czy będę musiał zacząć od nowa, czy coś szumi. No muszę się wam przyznać, że teraz jestem w studio. Pokażę wam je na moim Instagramie. Wynająłem sobie na dzisiaj studio, żeby pierwszy raz nagrać profesjonalny odcinek przyszedłem wcześniej zobaczyć to studio studio jest pełne sprzętu, mikrofonów też tych takich tablic z przesuwakami jest wygłuszone i okazało się, że oni mi dali klucz i to wszystko trzeba samemu obsłużyć, więc stoi to wszystko obok mnie wyłączone a ja zwyczajnie tak jak w domu mówię do mikrofonu, a obok stoi komputer z dyktafonem i wszystko będzie wyglądało dokładnie tak samo tyle, że musiałem przejechać przez całe miasto nie wiem, może dla mnie rozwiązaniem jest stand-up, żebym mógł wyjść powiedzieć co mam do powiedzenia i wyjść Wtedy bym się nie przejmował, bo strasznie mnie to stresuje i odbiera mi cały fan tej zabawy opowiadania historii. A w ogóle w nowym mieszkaniu no mam swój gabinet. Zrobiłem sobie gabinet i w tym gabinecie jest zakupę kasy tapeta akustyczna na ścianach. No więc szkoda by było tego nie, nie wykorzystać, więc będę musiał pewnie się nauczyć. no Jakoś będę musiał ogarnąć to, żeby nagrywać w domu. No bo po co mieć tapetę akustyczną w domu, jak się tam tylko siedzi i pisze. Powiem wam, że odkąd zamieszkaliśmy razem... Dominik zaczął wprowadzać do domu jakieś usprawnienia. Pojawił się u mnie w domu telewizor, ogromne głośniki, świeczki zaczęły zastępować stojące wszędzie lampy i to było ok. Przyzwyczaiłem się, ja lubię oświetlenie ale w tym nowym domu kompletnie oszalał. Od początku było wiadomo, że my jesteśmy z trochę innych bajek. W obu można znaleźć coś wartościowego no ale sami ocencie. Czy wy jesteście bardziej team Jane Jetson, która rozmawia z koleżankami na widele w telewizorze, który lewituje gdzieś w domu, czy Wilma Flintston, u której widea wprawdzie nie ma, ale ona ma za to pod zlewem świnie, co zjada śmieci? No sami sobie odpowiedzcie, w którym jesteście teamie? Najpierw pojawiła się Siri. Taka niewinna kuleczka, która wygląda jak wazon, my ją przywieźliśmy z Francji, w Norwegii i w Polsce nie była w sprzedaży. Na początku była super. Puszczała tę muzykę, o którą się ją poprosiło, mówiła o pogodzie, Aż któregoś dnia zwyczajnie zrobiła się nieuprzejma. I podejrzewam, że palma jej odbiła po tym, jak Dominik zrobił jej do wszystkiego dostęp. Mogła sterować światłem w domu, większością urządzeń. Najgorsze jest to, że ona nieuprzejma była głównie dla mnie. Do Dominika odzywała się inaczej. Ja znosiłem te upokorzające odpowiedzi typu: a kim ty właściwie jesteś? do momentu, aż. Przegięła, no przyleciały do nas znajome z Polski, siedziały sobie elegancko z winem w salonie, a ponieważ są to dziewczyny światowe i taktowne, no chciały zagadać jakoś. I tak zwyczajnie po ludzku jedna zapytała ją o problemy rodzinne i ogólnie jak u niej, a ta i coś odburknęła. Nie pozwolę na takie coś w swoim domu i od tamtej pory, no moich gości się szanuje, jak nie ma Dominika w domu teraz, to ja jej wyciągam wtyczkę. I do niej też się już przyzwyczaiłem. I powiem wam, że przez to całkiem straciłem czujność, a okazuje się, że najgorsze było dopiero przede mną. Zaczęło się niewinnie w nowym mieszkaniu od klamki. Na początku remontu, co chwilę biegaliśmy z materiałami budowlanymi, z meblami przy przeprowadzce, no i te drzwi co chwilę trzeba było otwierać, mając coś w rękach. I Dominik zaproponował elektroniczną klamkę. Ja odruchowo byłem na nie, nie mieszkam przecież na dworcu, więc klucz do mieszkania to nie jest chyba jeszcze taki przeżytek. I najdziwniejsze jednak było to, w jaki sposób on mnie do tej klamki chciał przekonać. Otóż opowiadał mi, że jakaś rodzina pojechała do sklepu, a w domu piekł się kurczak. I po drodze mieli stuczkę, i on mi, słuchajcie, mówi, że gdyby mieli taką klamkę, to mogliby zadzwonić do sąsiadów, żeby im tego kurczaka wyłączyli. Moja mina powiedziała mu chyba wszystko, bo się odwrócił i poszedł. No ludzie, kto normalny, ja się pytam, wstawia kurczaka i wychodzi z domu. Ja nawet prania nie zostawiam w kalce, wychodzę. Pomysł klamki odpadł w przedbiegach. Ale pojawił się kolejny. Przy zakupie łóżka Ja chciałem normalne, takie dla ludzi, duże, wygodne Z dobrym materacem A on wymyślił z silnikiem Ja na początku byłem pewien, że się ze mnie nabija Więc się nawet zgodziłem Ale okazało się, że na serio W dodatku rozmawialiśmy w sklepie A po norwesku mówi się, że to łóżko z motorem Sengme motor Więc byłem przekonany, że to żart No bo skoro chce łóżko z motorem To nawet zachęcałem, żeby mu jeszcze wmontowali radio Albo owiewki I zrobiło się poważnie Wieczorem położyliśmy się spać na materacu. Ten materac leżał na podłodze w przyszłym gabinecie, i on, proszę, ja was mówi do mnie: Widzisz, i teraz leżysz na płasko, a jakby tu był silnik, miałbyś z boku taki guzik, i on by cię podniósł do pozycji siedzącej, jak chciałbyś czytać. No to mu tłumaczę: jeszcze nie zniedołężniałem zupełnie, żeby mnie łóżko musiało podnosić, a do tego jeszcze ja w ogóle zobaczyłem w sklepie cenę tego łóżka, za którą można kupić co najmniej cztery takie zwykłe ludzkie. No i zaczął się spektakl. On mi pokazywał, że leży na płasko, a jakby teraz chciał, żeby to się podnosiło, to byłoby wygodniej, a nie może. No więc go złapałem za kark, podniosłem i pod plecy włożyłem mu poduszkę. Do tego właśnie służą poduszki i tak to się robi w domach. U ludzi. Obraził się na mnie: Silnika w łóżku nie chcesz, klamki nie chcesz, cud, że możemy mieć w domu światło. Nie odpowiedziałem nawet i niestety wziął to chyba za dobrą monetę, bo jak wróciłem z pracy kolejnego dnia, to na własnych drzwiach zobaczyłem klamkę na przyciski. Łóżka jednak nie zdążył kupić, więc zapobiegawczo pojechałem szybko i kupiłem sam takie normalne. Przyznać się muszę teraz, że. No ta klamka jest nawet spoko. Ale tylko wam to mówię, bo jak wraca się z zakupami i ma się w kieszeni taki chip czy coś, taki, taki kwadracik, to nie trzeba nawet wpisywać kodu i te drzwi się same otwierają. Niestety, to, że tak gładko poszło mu z klamką, sprawiło, że się rozkokosił. Któregoś razu mówi do mnie: Będziemy mieli rolety i karnisz na pilota. Mówię, rolety od lat działają, kiedy pociąga się je za sznurek, a jak ktoś chce zasłonić w domu okno, to chwyta zasłonę i ciągnie ją na żabkach po szynie. To wyobraź sobie, że budzisz się rano albo oglądasz film i słońce świeci i nie chce ci się wstać, bierzesz pilota i sama zasłona zsunie po karniszu. W ten sposób kolejne udogodnienia pojawiły się w domu, bo bałem się, że znowu mi powie, że ja bym pewnie chciał koc na gwoździach. No więc będę miał i karnisze i rolety. Kolejnego dnia w pracy dostałem od niego maila z prośbą o akceptację o dołączenie do jakiejś sieci. Wpadłem do domu z pytaniem, co to znowu za ustrojstwo będzie sterowane z mojego telefonu, a on mi na to, że grzejniki. Proszę go więc grzecznie po ludzku. Darling, powiedz mi, co jeszcze wymyśliłeś, bo zaraz się okaże, że będziemy jeść spaghetti obrotowymi widelcami na baterie, jak te leniwe dzieciaki z TikToka. Światła w szafach. No aż usiadłem. Mówię najlepiej jeszcze zainstaluj awaryjne na podłodze, żebym w razie ewakuacji nie obijał się o meble. A on mówi ale tylko w salonie. No wtedy zrozumiałem, że muszę zacząć ważyć słowa, bo w tym domu już zatraciła się granica pomiędzy żartem a byciem serio, więc no po raz kolejny kompromis dobrze mówię. Niech będą te grzejniki sterowane radiem czy coś. Faktycznie to nie jest głupie, bo jak się wraca z pracy, w metrze można już nagrzać w mieszkaniu, ale na jaką cholerę mi światła awaryjne. Te w szafie też niech już będą. No dobra. Powiedział i mówi: A gdzie chcesz mieć włączniki? No jak to gdzie? Tam, gdzie wystają ze ścian kable, montuje się pstryczek i, i tam wtedy jest. Ale u nas nigdzie nie wystają. Mamy włączniki bezprzewodowe. Całe życie czekałem na własne wymarzone mieszkanie. Chciałem się w nim czuć komfortowo, bezpiecznie, a tymczasem nawet nie wiem, gdzie w domu są kable. No ja się szczerze mówiąc boję, że przez te nowoczesne grzejniki w ogóle nas podsłuchują może Chińczycy. Najgorsze jest to, że ja nie mam nad tym kompletnie kontroli. Muszę przyznać, że wszystko, co jest w domu, cały remont spadł tylko na niego. Ja mam nową pracę i wychodzę z domu za pięć, piąta, wracam przed siódmą. Dojeżdżam do pracy ponad 100 km w jedną i w drugą stronę, więc wracam bardzo zmęczony. I jeszcze przy tym zmęczeniu całą drogę się zastanawiam, co mnie tym razem w domu czeka. Są już czujniki wilgotności w doniczkach, które migają diodami, jakieś inteligentne żarówki. Nie wiem, może jak wejdę do domu, to się okaże, że mamy w łazience karbonową maszynę do teleportacji, na laser, sterowaną ekranem dotykowym albo monitoring. No, byłem bezsilny i postanowiłem szukać pocieszenia, więc zadzwoniłem do Szpary. Szpara to jest moja stara koleżanka z Warszawy, która mieszka teraz w Anglii, a w ogóle kupiła dom miesiąc przed nami. No to teraz też jest w temacie, urządza się dziewczyna. Dzwoni na marginesie w ogóle na wideo, no i mówię do niej szukając pocieszenia. Mówię... Słuchaj, stary mi zwariował, wszystko mam skomputeryzowane, własnego mieszkania się boję. A ona mi na to, bo ty faktycznie masz jakiś problem. Co to za rupieć za tobą stoi jak u starej baby? Aż mnie zatkało. Wy, to jest komoda vintage z lat 60. ja na nią rok polowałem, pół wypłaty na to poszło. A ona mówi, ja myślałam, że ty dobrze zarabiasz. Nie mogłem pozostać bierny, mówię, sama masz na ścianie ekran z kominkiem, który wyświetla płomienie. Jaki jest tego sens, skoro to nawet nie grzeje? Tutaj każdy taki ma, bo to ładnie wygląda. Mówię, to w takim razie po jaką cholerę latasz na wakacje, włącz sobie wygaszasz TV i plażę pooglądaj. No znikąd pocieszenia od początku tego remontu. Ale lecę do Londynu, do niej na Sylwestra, więc się po prostu zemszczę. I aż przyszło w domu do, do projektowania następnym myślnikiem mam kuchnię i przy kuchni stanąłem okoniem. Powiedziałem: basta, to jest mój Disneyland, moja pierwsza własna kuchnia. Ja tam będę gotował, ja tam będę nagrywał. Nie chcę żadnych niespodzianek, ja mam się tam czuć dobrze i bezpiecznie, a nie się bać tego miejsca. I powiem wam, że nie odwracam się zupełnie od sprzętów, które ułatwiają pracę w kuchni, mam przecież KitchenAida. ale to są właśnie takie urządzenia, które ja lubię. Jeden guzik to się tylko kręci, tam nie ma żadnych udziwnień. Nie są mi obce inne sprzęty, ale no jak zaczynają w programach kulinarnych obsługiwać na przykład wałkownice, to ja się zaczynam gubić. Mi już jest bliżej do takich programów jak Paris Hilton, która na przykład nie wie, jak wyglądają zwykłe rzeczy z szuflady. I mówi, rada ode mnie, tak wygląda trzepaczka. No przynajmniej dziewczyna jest szczera. Tyle, że nawet jak Dominik ustąpił z uświetnieniami kuchni, to przeciwko mnie były sklepy. Nie można kupić normalnej zmywarki, bo każda ma jakieś bajery. U nas stanęło na takiej, która wprawdzie normalnie zmywa naczynia, ale o wszystkim, co się z nią dzieje, informuje hologramem na podłodze. Nie wiem, będę musiał uważać, żeby na to nie wejść stopą. I tylko wam się przyznam, ale jest coś, do czego dałem się przekonać panu ze sklepu i bardzo jestem tym podekscytowany, podejrzewam, że to będzie moja nowa koleżanka. Otóż w moim piekarniku będzie mieszkała jakaś pyroliza. Podobno jej zadanie polega na tym, że jak ubrudzę piekarnik, to wystarczy ją poprosić, a ona rozgrzeje go tak mocno, że wszystko się wypali i tylko trzeba będzie zatrzeć kurz. Żadnego mycia. Ekstra, co? Szukam teraz drugiej takiej pyrolizy do sypialni, która po zamknięciu drzwi mogłaby na przykład wypalać porozrzucane ciuchy i pościel i wchodziłoby się na nowo do pustego pomieszczenia. Mam nadzieję, że ogarnę się jakoś w tym nowym domu. Nie chciałbym się go bać, ale muszę przyznać, że z rozrzewnieniem wspominam czasy, kiedy leżałem z książką przy świerce pod pierzyną w zupełnej ciszy. Nie wiem, może stary przekona się do sprzętu vintage na nowo, albo chociaż czasem prąd nam wyłącza.